229 metrów, to jego rekord życiowy właśnie z dnia wczorajszego. No, zawodnik, który w tym sezonie zdobywał punkty w Pucharze Świata tylko na mamucie Vikersund, no ale bardzo dobrze skakał przez większą część w Pucharze Kontynentalnym. Andre Semenić, Słowenia. Będzie ładny i daleki, bardzo daleki lot, powyżej rozmiaru skoczni, a więc podobnie jak Kamil Stoch przeskoczył nową letalnicę zwycięzca wczorajszych kwalifikacji. 229,5 metra skacze Semenić, a więc o pół metra poprawia wczorajszy rekord życiowy. O metr dalej ląduje od Kamila. Będzie miał dodane punkty za wiat, no ale odjęte za wydłużony rozbieg. Ma niższe noty od sędziów, ponieważ tylko 1,2 punktu zyskał odległością, więc wydaje mi się, że będzie przegrywał z Kamilem Stochem, ale powinien być na drugim miejscu. Tak, strata do Kamila będzie niewielka. Nie ma wątpliwości, że Andre Semenić będzie...